Jakubie. Kuba. Cześć Jakub, bardzo mi miło. Słyszałem, że wolisz Jakub niż Kuba. Tak, bo wszyscy się mnie pytają, czy Kuba, czy Jakub, bo ja zawsze mówię, no w dowodzie mam Jakub, więc to są dwa różne imiona, także no bo Kuba to jest taki, byłby wtedy taki, wiesz, jedyne męskie imię, które się kończy na A. A wiesz, że nie założę, nigdy nie zwróciłem na to uwagi? Więc tak? Od razu jesteśmy sfeminizowani. No, bo ty jesteś Kuba, Kuba. Nie, Jakub. Jakub ale też. Mówię na siebie Kuba. Kuba, a widzisz. A ja jeszcze powiem ci więcej, mój znak zodiaku to jest panna. Jak mój tata i mój brat. No. Ciężkie znaki. Ciężkie znaki. Ale nie, czyli wrzesień. Wrzesień, no tak. Właśnie, no a ja, wiesz, to jestem baran, czyli ten początek barana chyba, 28 marca, bo to jest taki początek, więc taki nowonarodzony baranek. No tak. Słuchaj, mówiłeś mi, że jesteś emerytowanym modelem, nie, emerytowanym misterem. Tak, tak. To w ogóle, jak można być emerytowanym misterem, to jest dla mnie niesamowite. Nie no, tytuł mistera jest na całe życie, tak to mówią i ja miałem to, znaczy szczęście, że poszedłem na początku swojej drogi edukacyjnej w aktorstwo i zawsze chciałem być aktorem, ale gdzieś po drodze za namową siostry w wieku, no, już chyba 25 albo 6 miałem, zgłosiłem się do takiego konkursu jak Mister Polski. Wtedy był on bardzo popularny i stwierdziłem, a czemu nie? No, różne drogi prowadzą do Rzymu. No i tak się okazało, że dostałem się na casting. No i na tym castingu dostałem się do konkursu finałowego. W 2015 roku to było. No i wtedy... Już jesteś na emeryturze. Na emeryturze, tak. Wtedy nie wygrałem tego konkursu. Ale później powiedziałem, i potem znowu aktorstwo, tam grałem jakieś epizodyczne role, gdzieś tam próbowałem się przebić. No a później stwierdziłem w 2017 roku, że dobra, to jeszcze raz ten mister. No i wystartowałem raz jeszcze, z trochę innym podejściem, trochę się zmieniłem, bo też zanim wystartowałem w konkursie mistera ważyłem 90 parę kilo i byłem zupełnie innym chłopakiem, takim, wiesz, no niepewnym siebie, trochę takim zakompleksionym i jakby po tym, jak gdzieś tam się spodobałem, nie wiem dlaczego sam, bo wyglądałem zupełnie inaczej niż ci wszyscy chłopacy, którzy przyszli na casting wtedy, ale jury stwierdziło, że dobra, damy mu szansę, niech idzie sobie do tego półfinału, potem do finału. No nie wygrałem, ale potem się wziąłem jeszcze bardziej za siebie jakby i tak mentalnie i fizycznie, zacząłem pracować nad sobą. Wrzuciłem sobie jakiś rygor taki, że miałem cel i mówię, dobra, to jest mój cel, próbuję do niego dojść. No i w 2017 roku udało się dojść do tego celu, no i zostałem misterem Polski. A później tak się okazało, że pojechałem na konkursy międzynarodowe i jako jedyny Polak na tych konkursach zająłem miejsca na podium, więc historia się tak, taka się okazała, że jako jedyny mister w ogóle w całej historii konkursu, jako jedyny Polak doszedłem w ogóle do tak wysokich miejsc w konkursach międzynarodowych, no i to też było takim przełącznikiem, że jednak gdzieś tam ta kariera ruszyła i zostałem zauważony też i aktorsko, i ogólnie w każdym etapie. Także... W ogóle musi być bardzo dziwne uczucie, jak jakieś żyli ludzi mówi ci, że jesteś bardzo ładny. Zresztą u facetów to jest właśnie, ja nigdy nie lubiłem tego pojęcia ładny. Facet może być przystojny, a ładna może być kobieta, może być piękna, ale faktycznie taki gdzieś tam stereotyp był, że jak jest jury, które ci mówi, no i patrzy na faceta, to dziwnie, nie? No pan jest ładny, ale to też nie jest tak do końca, bo te konkursy wbrew pozorom, jak ktoś ich nie zna od środka, rządzą się też takim prawem, że jednak ten wygląd oczywiście jest ważny, bo mister czy miss musi sobą coś reprezentować. Prawda? No musi jakoś wyglądać, ale też tam się liczą jednak cechy charakteru, właśnie jakaś pracowitość, jakiś cel, który no właśnie, się ma. Bo jak to wygląda? Bo w sensie no, twarz symetryczna, jasne, w sensie tutaj twarda szczęka i tak dalej. Nie, no nie miałem twardej szczęki, słuchaj. Miałem wygałaś. Puchnął taką, nie? Ale jeszcze zanim byłem w finale, to jak się dostałem w ogóle, bo nawet trzeba przejść ten casting. Ale to nie jest tak. I w sensie, i co tam jeszcze brane pod uwagę? Bo ja nigdy właściwie nie wnikałem w ten temat jakoś mocniej. No, brane jest to, że jeżeli się pokazujemy, powiedzmy, idziemy na casting, żeby się w ogóle dostać, no to oczywiście no, trzeba mieć ten minimum 1,80 m powiedzmy u facetów. No seksizm. Tak, no właśnie to. Ale tak naprawdę jak ja poszedłem na casting, to nie wyglądałem jak to, jak ty mówisz, że nie miałem kwadratowej szczeny, nie byłem w jakoś tam postura Apolla i tak dalej, tylko byłem lekkim grubaskiem, ale byłem bardzo luźny. Ja w ogóle pojechałem z takim nastawieniem, że a, dobra, pojadę sobie po prostu i tyle. I to się chyba spodobało, że jednak nie byłem taki, wiesz, sztywny jak wszyscy, którzy wchodzili i mówili no cześć i tak dalej, tylko ja wszedłem z uśmiechem, jeszcze pamiętam, coś tam zażartowałem i to się spodobało, także oczywiście później w finale trzeba jednak już też popracować nad sobą, gdzieś nad tą swoją
sylwetkę pokazać, ale myślę, że najważniejsze jednak mimo wszystko jest coś, co przyciągnie, czyli trzeba coś takiego pokazać, żeby oni na ciebie zwrócili uwagę i powiedzieli, o kurde, to jest. Czyli mistrz jest takim charyzmatą, tak? Trochę tak. Myślę, że nigdy super, ja widziałem super chłopaków, czy w konkursach międzynarodowych, jak byłem na świecie, bo byłem na dwóch, którzy super wyglądali i naprawdę no, to byli tacy no, typowi model albo nie wiem, aktor, nie wiem, wiesz, Brad Pitt, ściana kwadratowa, wszystko idealnie, a jednak nie, na przykład nie wchodzili do tej dziesiątki finałowej, dlatego że po prostu no, byli takimi ciapkami trochę. Aha, nie mieli czegoś takiego, co wiesz, co przykuło do nich uwagę, więc to też jest bardzo ważne w tych konkursach. Co mnie może interesuje, bo wiesz, jakby ja jestem ciekawy, brzydki bardziej niż przystojny. Nie ma, każdy w sobie coś ma, ja zawsze z tego wychodzę. Każdy jest inny z nas i to jest fajne, że jesteśmy inni, każdy coś ma innego. I właśnie, ale tak chciałem zapytać, na co zwracać uwagę? W sensie, co jest takiego, na co powinniśmy przekładać trochę więcej intencji w kreowaniu swojego wyglądu? Z twojego doświadczenia? Z mojego doświadczenia, wiadomo, jest takie powiedzenie, że ludziom ładnym, przystojnym jest zawsze trochę łatwiej, prawda? I gdzieś to się tam w naszej kulturze zakorzeniło, ale ja się cieszę, że to się też zmienia, bo mówię, każdy w sobie coś ma i okej, no jeden jest ciemny, drugi jest jasny, trzeci jest łysy, czwarty jest piegowaty, ale tak jak mówię, każdy ma w sobie może ma w sobie coś, co przyciąga, prawda? I teraz, jeżeli chodzi o to, wracając do twojego pytania o to, o to budowanie wizerunku, prawda? To ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy się sami ze sobą dobrze czuli. Ja na przykład, jak byłem lekko otyły, nie widziałem tego. Dopiero moja kochana siostra, która jak zawsze była szczera ze mną, powiedziała mi, jak miałem właśnie te 24 lata, mówi do mnie, no Kuba, ty jesteś grubaskiem. Jesteś, a ja mówię, no co ty gadasz, wiesz, stanąłem przed lustrem, mówię, no może faktycznie, dopiero zacząłem to zauważać. I potem doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, że muszę sam ze sobą się dobrze czuć. I faktycznie, jak zrzuciłem trochę kilo, zacząłem po prostu dbać o siebie, czyli uprawiałem sport, starałem się zdrowo odżywiać i myślę, że to jest dla każdego ważne, bo to też chodzi o zdrowie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Wiem, jak ważna jest odporność i to jednak mówią dzisiaj naukowcy, lekarze. O, przepraszam, zdrowe, o, coś mi wypadło, to tylko ten. Zdrowo odżywiane, więc myślę, że to jest. W budowaniu wizerunku to, żebyśmy się sami ze sobą dobrze czuli. Jednak pamiętali o naszym zdrowiu, prawda? Zwracali uwagę czasami na takie małe rzeczy, jak powiedzmy to, żeby czasami faktycznie zdrowie jeść, pouprawiać sport i myślę, że wtedy będzie okej. A jak wygląda teraz twój, no teraz nie wygląda kariera aktorska, niestety, bo nic się nie dzieje specjalnie. No, aktorsko dzieje się całe szczęście, póki co nagrywa seriale i nagrywane. Teraz są cały czas nagrywki? Są, słuchaj, są, ale pod bardzo dużym reżimem sanitarnym, czyli mamy co, dzisiaj właśnie byłem też na badaniu, dlatego się mogłem z wami wszystkimi przywitać normalnie, bo byłem na badaniu, mamy co tydzień, co 10 dni w serialu badanie takie, wiesz, na koronawirusa, więc... A moje pytanie teraz jest najważniejsze, nos czy usta były? Wiesz co, ja miałem i z nosa, i z ust. I nos to jest najgorsze rzecz na świecie. Jest. Ja z ust dałem radę, ale z nosa to jest, wiesz, jak ci tutaj... Ja miałem to robione kiedyś i normalnie czułem, jakby ktoś mi wiercił w mózgu po prostu. Ja się zastanawiam, czy już nie mam przedniego płota wydupanego. Tak nagle zapomniałem, wiesz, po polsku mówisz, po chińsku nie chcąc. Czasami mi się miesza, wiesz, na jedno oko gdzieś tutaj mi się mruga. No, ale faktycznie z nosa jest najgorsze, więc jest kto najgorsze. Miał, to nie polecam. Czyli teraz grasz w kilku serialach, Obecnie w jednym, dlatego że jakby no to mamy M jak miłość, tam jest dosyć taki rygorystyczny rygor, że jakby producent wymaga, żebyśmy byli przede wszystkim w jego serialu, ale to jest bardzo fajne, bo jednak mogę się bardziej też utożsamić z tą rolą. Natomiast teatr, więc tylko no niestety jesteśmy teraz, normalnie bylibyśmy w szczycie sezonu teatralnego, czyli gralibyśmy z dwie sztuki pewnie, bo takie były plany, no ale niestety przez obecną sytuację w tym roku wszystko jakby leży, wiemy, że ta kultura nam trochę dyszy i miejmy nadzieję, jestem optymistą, właśnie rozmawialiśmy tutaj, że przyszły rok będzie dużo lepszy. A ty bardziej myślałeś o tym, żeby pójść w takie role teatralne, czy zastanawiasz się może nad filmem? Wiesz, jak byłem w liceum, byłem w klasie teatralnej, więc my graliśmy przede wszystkim w teatrze. To były przedstawienia, dyplomatorium mieliśmy w teatrze. Później jak poszedłem najpierw do studium aktorskiego, dwuletniego, to też był teatr, aczkolwiek mieliśmy też pracę przed kamerą.
No i później była szkoła teatralna w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, gdzie tam przede wszystkim był teatr, więc ja tak naprawdę od liceum grałem jakieś spektakle. Graliśmy sobie w teatrze, ćwiczyliśmy głos, miałem bardzo fajnych nauczycieli. Więc, aczkolwiek uczyli nas też pracy przed kamerą, więc praca w telewizji przed kamerą, może tak, w filmie, w serialu, troszkę się różni od pracy na scenie, bo na scenie możesz dużo więcej robić, możesz, nie wiem, robić dziwne grymasy, możesz robić takie ruchy, a jak jesteś przed kamerą, to kamera widzi wszystko i teraz, jak zrobisz takie coś, to już będzie to dziwnie wyglądało, prawda? A jak robisz, no trzeba nauczyć się panować twarzą i trochę zmienić styl gry, a tak poza tym to wszystko jest takie samo. Okej. No to ciekawe bardzo. Jeszcze jedno pytanie tak na koniec, może już, bo prawdopodobnie już nam się kończy czas. O co ci chodzi z tą Afryką? Od 3 lat, jak gdzieś nie jestem w wywiadzie, to każdy mnie pyta, kurczę, co tam jest w tej Afryce, co ty tam robisz? I faktycznie o co mi chodzi z tą Afryką? Ja zawsze, to już powtarzałem i będę powtarzał, jeszcze na studiach będąc, zawsze marzyłem, żeby gdzieś pojechać na misję z UNICEF-em. Nie udało mi się tego zrealizować na studiach, no i później jeszcze zanim w ogóle zostałem misterem, mój kolega miał fundację Howaid, no i gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy i mówi, słuchaj, jeżdżę do Gambii, pomagam dzieciakom w tej Gambii, mamy szkołę, do której jeździmy i tak dalej. No ja mówię, to słuchaj, ja zawsze o tym marzyłem, jadę z tobą. No i tak się zaczęło, to było 4 lata temu, pojechałem. Ale wiesz, dlaczego ci ludzie po to pytają? Bo zaraz to jest takie myślenie polskie, a co, biednych ludzi nie ma w Polsce? Nie ma biednych dzieci? Powtarzasz to, co nieraz czytałem w wielu komentarzach, jak już później jako mister Polski, bo potem powiedziałem jeszcze. Myślę, że no to tak źle może to zabrzmi, ale myślę, że to też mi pomogło w jakiś sposób wygrać mistera, dlatego że ja zawsze tym mówiłem, że chciałbym jako mister to kontynuować. No i faktycznie, jak już zostałem misterem, pojechałem znowu na kolejną misję, później kolejną, później założyłem własną fundację też, Power Changers, która się zajmuje właśnie Gambią, tam już wysłaliśmy 2 kontenery. Ale oczywiście jak to robiłem, to pojawiały się pytania. Słuchaj, a jednak w tej Polsce też są biedne dzieci, ale ja zawsze odsyłam każdego, słuchaj, jeżeli tak uważasz, to pojedź tam i zobacz, co tam się dzieje. Bo zapotrzebowanie jest... w ogóle nie ma porównania, a poza tym no, w Polsce mamy mnóstwo organizacji, które pomagają, a tam naprawdę to jest, słuchaj, jak ja tam pojechałem pierwszy raz, to... Wróciłem tu do Polski, przez 2 tygodnie nie mogłem dojść do siebie. Moje pierwsze postanowienie, najważniejsze, było takie. Wszystko, co mam w lodówce, jak nie zjem, albo wydaję potrzebującym, albo jem, żeby tego nie wyrzucić. To było pierwsze. Tak dla zobrazowania powiem ci na przykład, jaki jest koszt utrzymania jednego dziecka w Gambii, bo tam są slumsy, te dzieci nie chodzą do szkół, chyba że rodziców stać, ale to są pojedyncze przypadki, więc one po prostu nie chodzą do szkoły. I teraz masz te dzieci na ulicach. I teraz moje pytanie jest do ciebie. Jak uważasz, ile kosztuje wyżywienie takiego dziecka, bo ono ma w tej szkole obiad, czego nie zawsze je, co nie zawsze ma na tej ulicy czy w domu, często nie ma tego. Ma mundurek, plecak i rok nauki w szkole. Podaj tak na... Rok. I przez rok to, co ci mówię. Ten jeden posiłek w szkole, czyli obiad. Jaki to jest koszt? Na Polskę przeliczając. Jak myślisz, ile to będzie? Czekaj, muszę pomyśleć. Bo słyszałem kiedyś, że za miesiąc, na miesiąc rodzina w Afryce może przeżyć za $5. Więc tak sobie myślę, że to by było jakieś 300 zł. Trochę mniej. Nie? My ściągając takie dzieci z ulicy, za rok nauki, wyżywienie, mundurek, sandałki, i plecak płaciliśmy około 150 zł. To jest w ich przeliczeniu na ich 1600 dalasji. To jest około 150 zł. Nie? I to jest taka kwota, która jest potrzebna, żeby takie jedno dziecko przez rok mogło się uczyć. I mówię, miało ten posiłek w szkole, miało wszystko zapewnione. Więc to mi też pokazało zupełnie inne realia. Wiesz, wracając tu do Polski, my nieraz wydajemy takie 150 zł. Idziesz na obiad, prawda? I z kim się wydajesz 150 zł? Albo na kompletne bzdury, a tam zmieniasz życie. Zmieniasz życie takiemu dzieciakowi i wiesz, zmieniasz kompletnie jego położenie, więc to daje dużo do myślenia. I takie pisanie, mówienie, że wiadomo, no tutaj też są potrzebujący i trzeba im także pomagać. To inna skala po prostu. Ale to jest inna skala trochę niż tam, prawda? Tam jest, to jest zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny świat. No tutaj za 150 zł nawet temu biednemu dziecku z Polski iPhone'a nie kupisz, więc wiesz.
No właśnie. Masz porównanie, nie? No tutaj musiałbyś z 1500 zł, żeby takie dziecko pewnie... Miesięcznie, nie? Miesięcznie, żeby ono mogło jako tako funkcjonować, a tam wystarczy 150 zł. I jednak faktycznie to zupełnie inaczej wygląda, bo tam nie ma czegoś takiego jak placówki, jak domy dziecka, pomoc społeczna. To nie istnieje. Te dzieci są po prostu zostawione same sobie, bo rodzice często mają 7, 8 dzieci, one nawet nie wiedzą, gdzie te dzieci są, rodzice też klepią biedę, albo rodziców już w ogóle nie ma, bo nie żyją, albo ojciec odszedł, matka sama wychowując faktycznie zachorowała na jakąś chorobę i na przykład zmarła, bo tam też służba zdrowia no nie istnieje, więc to są zupełnie inne czynniki, zupełnie inne realia niż tutaj. No dokładnie. Może jednak skończymy na jakimś pozytywnym aspekcie? Tak jest, żeby nie wisić. Żeby nie mówić o wszystkim. W sensie wszyscy są na takiej depresji. Uśmiechnijmy się, słuchajcie. Ja jak zawsze mówię, będzie dobrze, zobaczycie, na pewno będzie dobrze. Ja mam nadzieję, słuchaj, będę cię trzymał. Tak. Jak za 2 miesiące nie będzie jeszcze pieniędzy, to będzie kiedy. Dzwonię. Czekaj, do ciebie. Do końca stycznia daj czas. Przeprowadzam się do Gambii i musisz mi te 150 zł wysłać. Dobra. Słuchaj, gdzie można cię zobaczyć obecnie? Gdzie można mnie zobaczyć? No to przede wszystkim M jak miłość, jakby to jest 20-lecie jest teraz w ogóle serialu, więc bijemy rekordy oglądalności, z czego się też cieszymy. No MK jednak jest faktycznie takim serialem, to jest najpopularniejszy serial w Polsce i bardzo się z tego cieszymy, bo faktycznie to jest moc. No i obecnie serial, no mam nadzieję, że przyszły rok także będzie to teatr, gdzie będziemy grali też spektakle objazdowe po całej Polsce. Więc na pewno te dwie produkcje, no i mam nadzieję, że w przyszłym roku, na razie nie zapeszając, bo jest propozycja, ale też jakby nie mogę mówić, będzie to komedia taka filmowa, też produkowana przez MTL, także wszystko po kolei, aczkolwiek poczekajmy i miejmy nadzieję, że nasz kochany koronawirus da nam wszystkich w przyszłym roku zapraszamy do. Ale będzie dobrze, miłość, trzymajmy się. Tak Untitled jest. Project number one. Tak jest. No i oczywiście Instagram. Tam też czasami. Jakuba można zobaczyć, Jakub jest ładny, więc można oglądać zdjęcia też. Nigdy nie lubiłem tego określenia, ale dziękuję. Wyjątkowo przystojny. Każdy jest przystojny, ale dzięki wielkie. Dzięki za pozdrawiamy. Znowu.